Nazywam się Paulina Kalinowska, jestem nauczycielem zajęć praktycznych w zawodzie technik weterynarii. Jesteśmy dzisiaj na zajęciach odnośnie zwierząt towarzyszących. Mamy tutaj ze sobą kota, na którym będziemy robić badania podstawowe. Nasz kotek będzie miał pobraną sierść, obcięte pazurki i zobaczymy później w badaniu mikroskopowym, czy posiada on jakieś pasożyty zewnętrzne. No i wykonamy ogólne badanie na miejscu. Muszę się czuć trochę zezłuszczony, bo pazurki tam na skórek był ściągany. Ale na pewno z nami nie ma źle, na pewno się zaraz zrelaksuje, jak tylko wróci do swojego domku. Na naszym kierunku przede wszystkim uczymy się wszystkiego o zwierzętach, ale też i nie tylko, ponieważ mamy rozszerzoną biologię, gdzie uczymy się na przykład o komórkach, także o roślinach. Jeśli chodzi o nasze zajęcia praktyczne, przede wszystkim stawiamy na to, by nauczyć się tego jak najlepiej od strony zawodowej. Nasza szkoła jest bardzo dobrze dofinansowana. Co na przykład widać po tych szafeczkach, że mamy tutaj mega wyposażone sale, dzięki którym możemy się lepiej nauczyć swojego zawodu. Nasz rocznik akurat może zrobić prawo jazdy na ciągnik, czyli kategorię T, ale w tej szkole można również zrobić prawo jazdy na samochód. Ja to chciałabym weterynarzem właśnie zostać, wiązać swoją przyszłość ze zwierzętami, bo to jest to właśnie, co lubię robić. Jakbym ja miała się zastanowić, co będę robić, to jakbym szła w kierunku weterynarii, to raczej zostałabym tym fryzjerem dla zwierząt, bo jakoś tak wydaje mi się to bardziej ciekawe i mniej bym się bała, że zrobię coś jakiemuś zwierzakowi.